Parafia w Bielobożnicy na Tarnopolszczyźnie dała kościołowi nowego diakona. 6 maja miejscowej parafii świętych apostołów Piotra i Pawła licznie zebrali się parafianie oraz goście z okolicznych miejscowości, którzy wspólnie uczestniczyli we mszy świętej, podczas której Józef Roberto Podolski otrzymał święcenie diakonatu z rąk biskupa emeryta diecezji charkowsko-zaporowskiej Mariana Buczka. Roberto Podolski studiuje na 5 roku Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa w Brzuchowicach. Diakonat jest pierwszym stopniem sakramentu święceń kapłańskich. Święcenia kapłańskie to wielka radość dla kościoła, dla parafii oraz dla seminarium, ponieważ są widzialnym owocem modlitwy za kandydata i jego skutecznej formacji przez lata nauki w seminarium. Roberto Podolski. Preosvješeni Vladyko, Svjata Mati Cerkva, prosim tebe visvjetiti cijelo našao brata dla služenja diakonskoga stanu. Czy ty wpewnjeni, što mi cijelo vidni? Na podstawie opytowania chrześcijańskiego ludu i svjećenja kompetentnych osób zasvjećuju, što vim cijelo vidni. Czy chcesz ty buty przyświadczonym służeniu cerkwi przez pokładanie moich rąk i dar Świętego Ducha? Завтра в этом году.